Szanowni Państwo, kolejna kategoria – nauka i innowacyjność. A w tej kategorii laury otrzymują współtwórcy Centrum Projektowego Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich. Dr Anna Król, dr Adam Niesłony i dr Jarosław Mamala. Prosimy zespół. Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym laur umiejętności i kompetencji w takim obszarze nauka i innowacje. Mówię otrzymaliśmy, dlatego że z wielką dumą i radością mówię o tym, że to nie tylko ja, ale również pan profesor Adam Niesłono oraz pan profesor Jarosław Mamala jest uczestnikiem dzisiejszego takiego lauru, tej podsumowania pewnego etapu działań, a mianowicie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich na Politechnice Opolskiej. Jesteśmy bardzo, no dziś można powiedzieć, dumni z tego, że ktoś docenia tą pracę. Oczywiście jest to początek naszej pracy, ale samo utworzenie takiego centrum było już wysiłkiem i było pewną umiejętnością, która mamy nadzieję przysłuży się regionowi opolskiemu, przysłuży się przede wszystkim Politechnice Opolskiej. Stąd cieszę się, że to nagroda dla zespołu. Ten zespół jest oczywiście dużo większy i jemu warto także złożyć podziękowania za tą pracę, bo gdyby nie ta praca wielu osób na Politechnice, na pewno dzisiejsze odebranie lauru byłoby zupełnie niemożliwe. W dniu dzisiejszym otrzymałam srebrny laur w zasadzie zasług, za którymi stoi wiele ludzi, wiele osób, którym bardzo zawdzięczam to, że zostało docenione nie tylko to, że ja pracuję, że ja w jakiś sposób chcę też czynić dobro, co dzisiaj było podkreślane wiele razy. Dziękuję bardzo rektorowi Politechniki Opolskiej, dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego, przede wszystkim studentom, którzy równie ze mną wspierają, pomagają dzieci, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcji. Kolejna osoba nagrodzona w kategorii kultura to pan Przemysław Ślusarczyk, kompozytor, dyrygent, animator kultury, menadżer. Gratulujemy. W kategorii kultura mamy jeszcze jedną osobę. Lau trafi do Sławoja Dubiela, artysty fotografika, pracownika sekcji promocji i kultury Politechniki Opolskiej. Gratuluję. Jest to niezwykle przyjemne, że Izba Gospodarcza, która ma w nazwie gospodarcza, docenia kulturę i społeczników. Myślę, że to jest najważniejsze dla ludzi, którzy działają w kulturze, tak jak ja, że zauważa się tą działalność, która może nie produkuje produktu, ale daje coś dla duszy. Jest to kategoria młode talenty. A w tej kategorii laur otrzymuje Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod kierunkiem Ludmiły Wocial-Zawadzkiej. Laur odbierze w imieniu chóru sama pani dyrektor. Prosimy bardzo. Niesamowite wyróżnienie dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej. Studenci szczęśliwi i to nie tylko ci studenci, którzy obecnie śpiewają w chórze, ale już spływają do nas wielkie gratulacje od osób, które śpiewały w chórze, mówią, że są dumni, że mogli śpiewać w naszych szeregach. To wspaniała nagroda za pracę 12 lat. Oczywiście też czuję się w jakiś sposób tutaj udekorowana. To bardzo miła i dla mojego serca nagroda. Ale i tak najważniejsze jest to, co się wydarzyło przed chwileczką. Czekaliśmy na ten występ, byliśmy do niego przygotowani, śpiewaliśmy nasz repertuar taki najbardziej konkursowy, bym mogła tak powiedzieć. I przeżyliśmy niezwykle głęboko i to wspaniałe przyjęcie i owacje ze strony publiczności. Bardzo miła nagroda, bardzo dziękuję organizatorom. Jesteśmy wszyscy razem z wszystkimi chórzystami, studentami szczęśliwi. Dziękuję. Słońca zaćmienie, na.